Dzisiaj znowu jestem za Milką i pokażemy Wam, jak zrobić bardzo, bardzo prosty sposób taki kucyk uniesiony, taki kucyk glamour na szybkie wejście na imprezę, idealny. Tak naprawdę możecie go zrobić z każdej długości włosów, którą można już spiąć w kucyk. Także zapraszamy Was na film. Przede wszystkim z przodu będę mieć przedziałek na środku, tak jak jest. Zostawię sobie tutaj takie pasemka, ale tutaj cały tył będę podnosić, więc oddzielam sobie tą część, którą chcę podnieść, czyli mniej więcej dotąd będę sobie te włosy podnosić, resztę zwiążę w kucyk. Zobaczcie, taki zostawiamy przedziałek, a reszta będzie podniesiona. I teraz unoszę włosy partiami do góry, ale zaczynam od przodu, to znaczy najpierw tapiruję sobie włosy, które są z przodu i oddzielam takimi szerokimi rzędami, aż dojdę do tego momentu. Ja dzisiaj nie będę używać lakieru, właśnie tylko takiej szczotki, kokówki, która służy do tapirowania. Możecie też tapirować zwykłą szczotką, najlepiej szczotką z włosia. O, w ten sposób. Bierzemy szerokie pasmo, tapirujemy i opuszczamy do przodu. Najpierw pasmo rozczesujemy i tapirujemy od nasady. Ok, teraz wszystkie włosy biorę do tyłu. Zobaczcie, już tutaj się nam zrobiła taka objętość. Lekko przeczesuję z wierzchu, żeby nie stracić za dużo z tej objętości. Niektórzy wykorzystują tutaj takie wypełniacze, wtedy macie tutaj po prostu włożony taki plastik. Dlatego ja wolę po prostu delikatnie unieść włosy. Ok, mniej więcej tak. I zbieram teraz to, co podniosłam. O, tutaj. Lekko skręcam i przypinam tu słówkami. Rozpuściłam resztę włosów i czeszę wszystko w jeden kucyk, tutaj taki dosyć wysoki. Teraz wyciągam tą wsówkę, którą przytrzymywałam włosy z góry, żeby mi tu nie wystawało nic. Bo włosy się już teraz trzymają. O, i drugą też wyciągam. I teraz ważne, żeby ułożyć włosy tutaj na górze, ponieważ trochę mi się zniekształciły, to po prostu tą kokówką sobie wyciągam w tym miejscu, gdzie potrzeba. I teraz biorę sobie dosyć szerokie pasemko spod spodu i zawijam wokół gumki, żeby ją zasłonić. I jak już jestem pod spodem, dwa owinięcia, jestem pod spodem, i teraz przypinam to pasemko, a wsówka idzie pod kucyk, tak żeby jej nie było widać. Jedna lub dwie, żeby się dobrze trzymało. Możecie oczywiście podkręcić sobie tutaj końcówki, jeżeli chcecie, albo zostawić kucyk prosty, jak Wam się podoba. I z przodu możecie wyciągnąć sobie grzywkę lub wziąć tutaj za ucho. W zależności od tego, jak Wam się podoba, czy żeby było na bok, czy właśnie żeby była grzywka na środku, tutaj możecie sobie z przodem już zrobić tak, jak Wam się podoba. No i to tyle. Dajcie proszę znać, jak Wam się podobał ten kucyk. Moim zdaniem jest bardzo prosty do wykonania, a idealny na jakieś fajne wyjście. Ostatecznie można tak się nawet uczesać na wesele, jak się gdzieś idzie. Bardzo fajne. Skojarzyło mi się teraz z Dodą, jak Emilkę. Jak zawsze, jak Emilkę już uczesałam. No cóż, ciemne oczy i blond włosy, tak mi się skojarzyło. No ale bardzo mi się podoba ta fryzura, jest bardzo, bardzo dziewczęca. Coś w stylu Bridget Bardo. Tak mi się kojarzy. No, to tyle. Do zobaczenia już za tydzień. Pa, pa. Pa, pa.